Ciepły dzień, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie powitać na tym odpuście świętej Anny. Ja przypomnę tylko, że jest to impreza, która cyklicznie odbywa się na terenie gminy Rzekuń. Impreza, która jest jedną z największych imprez, ale przede wszystkim taką, która ma bogatą tradycję. Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i tym osobom, dzięki którym dzisiaj możemy się tutaj bawić. A przede wszystkim zacznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kamianka, bo dzięki tym dzielnym strażakom co roku przez wiele lat możemy się tutaj bawić. Ale też duże podziękowania, ponieważ dzisiaj współorganizatorem tej imprezy jest pan dyrektor Bogdan Bagiński i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Brawo! Dzięki nim mamy tutaj tak wiele pięknych straganów. Duże podziękowanie dla pana posła Arkadiusza Czartoryskiego, bo dzięki niemu też, szanowni państwo, tutaj tak szanowni wiele państwo, się dzieje. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie. Za chwilę przekażę głos kolejnym osobom, które będą mówiły tutaj o licznych konkursach, które się będą odbywały. Tych konkursów będzie bardzo dużo dzisiaj, bo to będzie nie tylko konkurs o ruchu drogowym, ale też konkurs sportowy z licznymi nagrodami. Pan dyrektor Modru powie o konkursie na dojarza najlepszego, gdzie można wygrać nagrodę w kwocie 1000 zł. Także myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie i wiele atrakcjach, które tutaj nam towarzyszą. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Dziękuję za zaproszenie na Państwa odpust. Przed kilkoma chwilami mogliśmy modlić się u świętej Anny. I myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że prosimy świętą Annę o opiekę nad gminą Rzekuń, nad wszystkimi rodzinami, nad wszystkimi, którym drogi jest Rzekuń w sercu. Cieszymy się też bardzo z rozwoju tej gminy, która pięknieje. Widać to po tutaj nawet tym odpuście, gdzie tylu mieszkańców Rzekunia z uśmiechem i całej gminy i miejscowości przybyło z radością na wspólne spotkanie, na wspólne świętowanie. Serdecznie tego panie wójcie gratuluję. Chciałbym serdecznie pozdrowić państwa od Stanisława Kubła, starosty ostrołęckiego, który nie może tu być dzisiaj razem z nami, bo jest na urlopie. Życzę państwu dobrej, miłej zabawy. Przy okazji chciałbym tu publicznie podziękować panu ministrowi za wszelkie działania, które wykonuje na rzecz powiatu ostrołęckiego, wspiera wszelkie nasze przedsięwzięcia. I ten most też między innymi to jego zasługa. Dziękuję panu wójtowi za dobrą współpracę, za realizację wszelkich inwestycji drogowych na terenie gminy Rzekuń. Panom radnym wojewódzkim za wspomaganie również środkami unijnymi naszych przedsięwzięć. Strażakom i kołu gospodyń wiejskich w Kamiance za współorganizację tej imprezy. Życzę wam dobrej i miłej zabawy. Oddaliśmy Bogu co boskie, teraz mamy czas na zabawę. Wszystkiego dobrego.